Ja się nazywam Marta Marczak, jestem członkinią i rzeczniczką prasową Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i dziś będę miała przyjemność prowadzić debatę. Nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza będzie obejmowała właśnie prezentację raportów, które opublikowaliśmy i przedstawiliśmy w zeszłym roku. Jeden z nich dotyczył właśnie aktywnej mobilności, a drugi logistyki miejskiej. W drugiej części będziemy dyskutować o tych dwóch raportach. I teraz szerzej o obu raportach opowiedzą Joanna Klikowicz, tutaj, aktywistka Miasto Jest Nasze, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Sztuki Mediów na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, oraz Przemek Ostaszewski, który jest autorem raportu Dzika Logistyka Miejska, co zrobić, by e-commerce nie zrujnował nam życia i nie zniszczył naszych miast. To jest pełny, bardzo długi tytuł tego raportu. Z zawodu projektant i artysta audiowizualny. I potem dołączą do nas jeszcze dwie gościnie i będzie to Iwona Bojadziewa, zawód tutaj właśnie jest właśnie Iwona, która zawodowo związana jest z Fundacją Client Earth, Prawnicy dla Ziemi, gdzie koordynuje kampanię na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Jest też socjolożką, tłumaczką i wieloletnią pracowniczką sektora pozarządowego oraz pani Marta Mikliszańska, przepraszam, ekspertka do spraw publicznych w firmie Allegro. Marta ma wieloletnie doświadczenie w organizacjach biznesowych, administracji parlamentarnej, doradzała wielu firmom w budowaniu relacji i tworzeniu strategii komunikacyjnych. Dużo tego było, przepraszam, ale wolałam czytać niż się pomylić. Zapraszam Państwa w takim razie na prezentację. Dzień dobry, nazywam się Przemek Ostaszewski, tak jak już Marta powiedziała. Przedstawię Wam teraz podsumowanie dwóch raportów, które przygotowaliśmy opublikowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Oba te raporty powstawały głęboko w pandemii, a więc w dużej mierze opierały się na danych pobranych z jeszcze okresu przedpandemicznego. No ale oczywiście także mocno bierzemy pod uwagę także wpływ pandemii na rozwój, przyspieszenie niektórych procesów, o których zaraz zresztą też opowiem. Więc oba te raporty można podsumować po prostu jako aktywna mobilność oraz dzika logistyka. Te raporty będą się o siebie troszeczkę zazębiać. Poprosiłbym następny slajd. Tutaj mamy, na tym slajdzie mamy pierwszy raport, który ukazał się w listopadzie zeszłego roku. On został napisany przy współpracy Miasto Jest Nasze, prowadzony był przez Marcina Chlewickiego oraz Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. I w tymże raporcie został poruszony problem tytułowy, który został wreszcie uproszczony do pieszo i rowerem przez miasto, co właściwie jest clue, jest sednem tego, czym jest aktywna mobilność. Więc poprosimy też o następny slajd. Aktywną mobilność można streścić także w takiej piramidzie, odwróconej piramidzie mobilności, którą zaprezentowało stowarzyszenie Bicycle Innovation Lab w 2011 roku. Jest to stowarzyszenie kopenhaskie i widać, że tutaj została całkowicie odwrócona została rola samochodu, został zrzucony na sam dół, natomiast priorytetyzowany jest ruch pieszy oraz rowerowy. I wiąże się to z założeniem, że właściwie z badaniami, które dowiodły, że oczywiście piesi oraz rowerzyści nie generują praktycznie żadnych emisji i w związku z tym powinni mieć większy przywilej, jeśli chodzi o projektowanie infrastruktury, planowanie miast. Więc mamy tutaj pieszych, potem rowerzystów, potem mamy transport publiczny, następnie jazdę, że car sharing i taksówki oraz na samym końcu jest transport samochodowy indywidualny. Poprosiłbym następny slajd.
Także jeszcze wracając do poprzedniego slajdu. Jako pokłosie tego raportu Kopenhaskiego Stowarzyszenia Rowerowego w 2018 roku z kolei Miasto Jest Nasze zaproponowało ideę miasta 5-10-15. Miasto 5-10-15 to jest miasto, w którym 5 minut drogi powinniśmy mieć jako mieszkańcy, powinniśmy mieć zapewnione dzięki odpowiedniej infrastrukturze do najbliższego przystanku transportu publicznego. 10 minut jest to odległość, którą powinniśmy mieć, to jest zasięg właściwie pieszy bądź rowerowy do najbliższego parku lub zieleńca. A 15 to jest odległość do najbliższej placówki oświatowej, biblioteki chociażby i różnych instytucji. I mamy teraz tutaj piramidę zdrowego żywienia, która doczekała się aktualizacji w 2016 roku. Instytut Żywności i Żywienia zmodernizował ją o tyle, że dodano do żywienia dodano także aktywność fizyczną, która właściwie jest u podstaw, która jest po prostu u podstaw tej piramidy. Z raportu WHO wynika, że z najnowszego raportu, bo te raporty są często aktualizowane, wynika, że powinniśmy, aby zachować względne zdrowie fizyczne, powinniśmy przynajmniej od półtorej do 2,5 godziny tygodniowo przebywać w jakiejś umiarkowanej aktywności, przepraszam, w intensywnej aktywności fizycznej, czyli uprawiać jakieś intensywne sporty, bądź pomiędzy 2,5 a 5 godzin tygodniowo uprawiać taką umiarkowaną aktywność fizyczną, jak chodzenie, jazda rowerem. No, raport na temat aktywnej mobilności został napisany z wielu powodów. Między innymi jest to pandemia otyłości, która stała się przyczynkiem do stworzenia takiej oto piramidy. Pandemia otyłości to coś, czego obecnie doświadczamy nawet w naszym kraju, co może trochę dziwić, bo jak to zwykle bywa z takimi sytuacjami, dowiadujemy się o nich, kiedy jest już troszkę za późno. I mamy tutaj przerażające statystyki, to znaczy ponad 1/4 Polaków, 1/4 Polaków dotyczy obecnie problem otyłości lub nadwagi. Znaczy właściwie otyłości, natomiast to jeszcze gorzej w zasadzie, bo jeśli chodzi o nadwagę, to mamy 60% społeczeństwa, które się mierzy z tym problemem. Kolejnym problemem był oczywiście problem jakości powietrza, więc też stąd współpraca z Client Earth między innymi. Mamy do czynienia z miastami, z miastem z Warszawą, bo to na nie się skupialiśmy, ale no, wiadomo, zapewne wszyscy tego doświadczacie w swoich miastach. Jest to problem, który wiąże się z złą infrastrukturą, z faktem, że po latach 80., które zresztą no, mieliśmy, które być może cieszą się troszeczkę złą sławą, ale w których jednak aż 30% wszystkich wypraw w mieście odbywało się pieszo. Jednak zaliczyliśmy ogromny spadek i obecnie ta ilość podróży pieszych jest znacznie, znacznie mniejsza. No mamy chyba w tej chwili 20%, tak mi się wydaje, a może nawet mniej, nie pamiętam dokładnie. Więc to był kolejny powód, aby taki raport stworzyć. No i pandemia wreszcie, o której wspominałem jako czynniku katalizującym. No bądź nie, jak się okazało w wypadku Warszawy niestety, ale wiele miast w Polsce wykorzystało dobrze ten moment, może wiele to za dużo powiedziane, ale jest parę miast, które wykorzystało ten okres doskonale. Jest to na przykład Kraków, jest to na przykład, no Kraków po prostu zaczął szybciej wprowadzać różne projekty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, właśnie z priorytetyzowaniem podróży pieszych i rowerowych. A także no właśnie różne zwężenia jezdni, te wszystkie rzeczy, o które walczymy także w Warszawie jako Miasto Jest Nasze. I
No w zasadzie Warszawa niestety no, została mocno w tyle w stosunku do reszty miast i czuliśmy potrzebę mocnego położenia mocnej presji na Warszawie, aby na samorządzie, aby wreszcie coś zaczął robić w tym kierunku. Będę poprosił o następny slajd. To jest z kolei drugi raport. Ja będę jeszcze cały czas wspominał o tym pierwszym raporcie, bo one się, tak jak mówiłem na początku, one się troszeczkę zazębiają i no, powody dla powstania każdego z nich były bardzo podobne, były zbliżone. I no, dzika logistyka, przejdźmy może już do tego tematu. Dzika logistyka to jest zjawisko, które my nazwaliśmy i w momencie, kiedy ten raport był publikowany, było całkowicie obce opinii publicznej. I można powiedzieć, że no, przebyliśmy całą drogę od śmieszkowania, od wyzywania nas od ludzi, którzy chcą walczyć z paczkomatami i utrudniać mieszkańcom życie, zresztą do tego już przywykliśmy, ale ostatecznie problem został mocno, doczekał się mocnego rozgłosu, był często publikowany, często komentowany, osiągnęliśmy dzięki niemu bardzo duży rozgłos i ostatecznie można powiedzieć, że problem jest już zauważany także przez samorządy. Poprosimy o następny slajd. Powodem akurat do napisania tego raportu było między innymi to, że no, zauważyliśmy znaczącą zmianę, jeśli chodzi o ilość wypadków drogowych z użyciem, na przykład z użyciem samochodów ciężarowych. To jest aż 29% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 40 wypadków najczęściej dotyczących seniorów, 302 wypadki łącznie w całej Warszawie i 21 ofiar śmiertelnych niestety, ofiar, których można było całkowicie uniknąć. Więc po pierwsze, poproszę o następny slajd. Raport skupia się na tym, aby uzmysłowić władzom miasta, a także jego mieszkańcom, że logistyka miejska, problem, którego my sami wcześniej jako miasto nasze nie dotykaliśmy i przeważnie skupialiśmy się na transporcie pasażerskim, właśnie na różnych innych kwestiach, ale nigdy na transporcie towarów. I tutaj widzimy teraz system, trzyetapowy system transportu logistyki miejskiej, transportu towarów, który zakłada, że poza miastem znajduje się strefa, taki magazyn, strefa, do której są zwożone wszystkie towary z kraju lub też właśnie z miasta z powrotem do tej strefy są zwożone. Potem no, w strefie miejskiej, że z tego magazynu do strefy miejskiej zabiera tramwaj towarowy, bądź mogą on też przywędrować do centrum inną metodą, ale w Warszawie akurat mamy system torów tramwajowych, który pozwala na użycie takiego rozwiązania. W związku z czym zaproponowaliśmy tramwaj towarowy, co zresztą było chyba najmocniejszym takim punktem zahaczenia dla wszystkich, którzy chcieli nam dokuczyć. Tam właściwie cały sens naszego raportu w pierwszym etapie po publikacji był zagłuszony przez w ogóle koncepcję tego, że chcemy użyć tramwajów towarowych, wozić paczki mieszkańcom Warszawy tramwajem i zaczęły powstawać jakieś kuriozalne opowieści na temat tego, w jaki sposób będziemy odbierać te paczki z przystanków, co w ogóle nie miało mieć miejsca. Tramwaje towarowe są dobrym pomysłem wciąż, natomiast no jest to bardziej jakiś taki koncept, który zaprezentowaliśmy jako część tego systemu. No więc tramwaje towarowe w ostatnim etapie dowożą towary do punktu przeładunkowego, wielu punktów przeładunkowych, które są rozmieszczone w różnych strefach centrum. I
Stamtąd z kolei towar jest odbierany przez niskoemisyjny lub bezemisyjny środek transportu, taki jak rower cargo, który jest bezemisyjny, bądź chociażby no, samochód elektryczny niewielkich rozmiarów, ale no, wciąż właśnie dostosowany, no już jest związany z jakąś emisją, ale dostosowany do wąskiej zabudowy śródmiejskiej. Poprosiłbym o następny slajd. Więc tak jak wspomniałem, tramwaje towarowe zaprowadziły nas do TVP Info, i gdzie zresztą no, właśnie odbył się satyryczny pokaz na temat tego, co my wyprawiamy w miasto jest nasze. Staliśmy się natychmiast wrogami reżimu. Myślę, że było to związane z tym, że no, przypadkowo akurat publikacja pokryła się z, no można powiedzieć, nie pokryła, no wyprzedziła deklarację Orlenu, że chce wejść na rynek paczkomatów. Więc tak mniej więcej 3 miesiące wcześniej to opublikowaliśmy. Raport powstał w ogóle, powstało przez jakiś rok mniej więcej, więc w zasadzie no, nie było jak się dowiedzieć, że Orlen planuje coś takiego. A więc no ale to nie przeszkadzało telewizji oczywiście, żeby nas trochę wyśmiać. Poprosiłbym następny slajd. Tak wyglądał tramwaj cargo w Dreźnie. To jest rozwiązanie, które jest stosowane w kilku miejscach na świecie. Amsterdam chociażby w roku 2000, zdaje się 2009, przy pewnym dokładnie, w każdym razie no, około dekady temu wprowadził takie rozwiązanie. I no, testował to przez kilka lat, natomiast ostatecznie ten program, projekt ugrzązł, ponieważ no, były cięcia budżetowe, i no, ale były robione badania. Jednocześnie okazało się, że taki tramwaj oszczędza, bardzo obniża emisję tlenków azotu, więc poprawiła się jakość powietrza oraz nie pogorszyła się płynność komunikacji pasażerskiej, co było jednym z największych lęków społecznych. Poproszę następny slajd. I tak jak na tym pierwszym schemacie było widać, tramwaj bądź inny pojazd dostarcza towar do punktu przeładunkowego, z którego odbiera go na przykład rower cargo. Więc rower cargo jest po prostu rozwiązaniem doskonałym, jeśli chodzi o zabudowę, ciasną miejską zabudowę. Oczywiście pojawiło się również i na ten temat wielu przeciwników, którzy twierdzili, że no ale gdzież w Polsce nam do rowerów cargo wozić rowerami ciężkie pakunki w taką pogodę. Często się pojawia też właśnie wątek pogody, co jest też wymyślonym argumentem. Kiedyś zwrócił uwagę na to, że chociażby Amsterdam czy Kopenhaga no, nie cieszą się może najlepszą na świecie pogodą, a jednak mimo wszystko są miastami, w których rowery mają się całkiem nieźle, powiedziałbym. Więc no, zalet rowerów cargo jest wiele, no, przemieszczają się bardzo łatwo, poruszają się omijając korki, więc czas dostaw jest nieporównanie krótszy. W momencie, gdy pisaliśmy raport, to chyba najcięższym takim rowerem, który miał największą możliwość załadunkową, był rower mogący udźwignąć 200 kilo, to chyba jest niestety błąd, ale 200 kilo, i teraz to się już zmieniło, powstało już dużo nowych modeli produkowanych na całym świecie. Poproszę o następny slajd. To jest taki model, który właśnie jest w stanie udźwignąć do 200 kilo, to jest zdjęcie wykonane w Berlinie, po lewej to po prawej, nie wiem gdzie dokładnie, ale no właśnie takie rozwiązanie by nas tutaj interesowało. Poproszę o następny slajd. To jest z kolei pojazd no, z najnowszej generacji. Jest to ciężarówka rowerowa, bardzo stabilna konstrukcja i może udźwignąć aż do 400 kg paczek. Też poproszę następny. To jest jeszcze większa ciężarówka rowerowa. I no, poproszę następny. I częścią raportu był także odzew do konsumentów, do przyzwyczajeń konsumentów. Nie chcemy przerzucać odpowiedzialności na konsumenta, ponieważ no, jest to
jednak sprawa systemowa i przede wszystkim sprawa miasta, sprawa samorządu, aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu i stworzyć bezpieczną infrastrukturę, która jest spójnym systemem. I no ale wciąż myślę, że możemy równolegle pracować na wielu frontach, więc powstało też szereg zaleceń dla konsumentów. No więc podstawową kwestią jest, aby myśleć lokalnie i jeśli to możliwe, po prostu byśmy nie kupowali przez internet. A jeśli już, to żebyśmy wybierali automaty paczkowe, przepraszam bardzo, jak najbliżej naszego miejsca zamieszkania, a jeśli nie, to chociaż żebyśmy wybrali się w takie miejsce, do takiego punktu odbioru, rowerem bądź pieszo. Poproszę. No, okazja, by coś kupić, jest najlepszą okazją, by tego nie zrobić. Jest to kwestia przestawienia sposobu myślenia, aby w ogóle w procesie zakupowym uwzględnić miejsce dla myślenia o chociażby kwestiach środowiskowych, że to, jak robimy zakupy, to jak je odbieramy, przekłada się po prostu na nasz komfort, na komfort naszych sąsiadów, którzy muszą bądź nie muszą słyszeć, jak my podjeżdżamy samochodem do paczkomatu, który się mieści 300 metrów dalej. No to jest naprawdę nasza decyzja i decyzja naszych sąsiadów po prostu, jak ostatecznie komfortowo żyje nam się w mieście i jak bezpiecznie. I tak, no w zasadzie to byłoby wszystko. Myślę, że jeszcze możemy rozwinąć niektóre kwestie w dalszej części, w części dyskusji. A teraz przekazuję mikrofon Asi. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Klikowicz, także reprezentuję Stowarzyszenie Miasto jest Naszem. I dzisiaj opowiem trochę o estetyce paczkomatów. Poproszę o kolejny slajd. Paczkomat, jaki jest, każdy widzi. Taki tytuł dałam, ponieważ jest to parafraza znanej definicji konia. Koniak wygląda, każdy widzi. I wydawałoby się, że estetyka jest jakąś taką banalną sprawą, coś, co może być skomplikowanego w skrzynkach prostych, ale estetyka to nie tylko to, jak te obiekty wyglądają, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o estetykę w mieście, to jak to wpisuje się w przestrzeń, która jest wokół. Poproszę o kolejny slajd. No i tutaj znalazłam taki przykład, kiedy te najpopularniejsze automaty paczkowe, które widzimy w Warszawie i w całej Polsce, dosyć dobrze, można powiedzieć, że wpisują się w przestrzeń. To jest taka architektura bardziej modernistyczna i postmodernistyczna. Natomiast jak patrzymy na to, to oczywiście ten fragment, możemy sobie wyobrazić, że byłaby tutaj jakaś zieleń. Także też została ta przestrzeń troszeczkę zabrana. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj też jest nowoczesna architektura i bardzo dużo paczkomatów, zwłaszcza na samym początku, powstawało głównie na jakichś tyłach sklepów. Dość dobrze można powiedzieć, że jest zakamuflowana i tak nie rzuca się w oczy, dosyć dyskretna. Poproszę o kolejny slajd. Natomiast no, tutaj ta przestrzeń co do jakości dużo, dużo pozostawia do życzenia. Ten paczkomat też, no, pojawia się też reklamoza. Operatorzy chętnie wypożyczają, można powiedzieć, podpisują różne umowy i są reklamy. Oczywiście on się wpisuje, ale w takim bardzo negatywnym sensie w tą przestrzeń. I kolejna kwestia oczywiście, no, to jest kwestia taka, kiedy pojawia się architektura zabytkowa. Tutaj na problem zwrócił uwagę Filip Springer na swoim fanpage'u. Podał przykład ze Spychowa z Mazur. Natomiast poproszę o kolejny slajd. Natomiast tutaj mamy przykład z Warszawy. To jest znane osiedle Przyjaźń na Bemowie się znajduje. Paczkomat właśnie powstał na tyłach karuzeli. I to jest taki klub, który ma bardzo wielu fanów, bardzo wielu warszawiaków ma różne sentymentalne wspomnienia. W związku z tym bardzo szybko podniosły się głosy oburzenia. Stowarzyszenie właśnie Osiedle Przyjaźń, klub stowarzyszenia także zaapelował do prezydenta Trzaskowskiego o interwencję. I tutaj faktycznie w przeciągu 2 dni ten paczkomat został usunięty. To właśnie władze administracyjne osiedla pozwoliły na postawienie tego paczkomatu. I to jest optymistyczne w pewnym sensie, że jednak mieszkańcy są coraz bardziej świadomi tej wizualności, tego jak to wpływa na tą przestrzeń wokół i podejmują różne inicjatywy.
optymistyczne jest to, że też operatorzy no nie chcą wchodzić w konflikt z lokalnymi społecznościami i faktycznie te interwencje dochodzą do skutku i kończą się dobrze. Poproszę o kolejny slajd. I tutaj mamy przykład paczkomatu we Wrocławskim Biskupinie. Na Wrocławskim Biskupinie ten paczkomat ma 12 metrów długości i zyskał w ogóle określenie Godzilla. Z tego co wiem, rozpowszechniło się dosyć szeroko w internecie. I w tym wypadku akurat zainteresował się tym paczkomatem konserwator miejski Zapytków. I to też jest taki dobry przykład pokazujący, jak można reagować, ponieważ to osiedle jest właśnie w rejestrze zabytków i udało się też dosyć szybko i sprawnie usunąć ten paczkomat. Także są pewne narzędzia. W tej chwili właśnie jedynym właściwie takim narzędziem administracyjnym to jest ten rejestr zabytków, żeby jakoś wpływać na tą przestrzeń. Poproszę o kolejny slajd. No tutaj jako miasto jest nasze, trochę pozazdrościliśmy kolegom z Wrocławia i zrobiliśmy taki swój mem po to właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, w którą stronę to może pójść i tak naprawdę, żebyśmy już zanim to wszystko wybuchnie, zaczęli myśleć o tym, gdzie zawędrujemy z tym dalej. Także proszę dalej. Tutaj właśnie jeszcze też twórczość oddolna, właśnie takie memy, był wysyp tego typu memów, gdzie wstawiano właśnie te automaty paczkowe w różne znane miejsca, co też jest optymistyczne, bo myślę, że to też jest jakiś rodzaj nacisku na operatorów, dlatego że no nikt nie chce, myślę, być bohaterem tego typu memów, prawda? Poproszę kolejny, to już jest ostatni slajd rozrywkowy na dziś, myślę. To też jest właśnie twórczy z Twittera, gdzie właśnie paczkomaty jako fosa, a to też jest związane właśnie z tym żartem, że właśnie mieszkańcy na Biskupinie już nie muszą żadnego ogrodzenia budować, ponieważ mają paczkomat, więc już nie trzeba. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj jeszcze takie zagadnienie ciekawe, artpost, które nazwałam, ponieważ niektórzy operatorzy, myślę, że w takim celu ocieplenia trochę wizerunku organizują różne konkursy na jakieś grafiki, które miałyby upiększyć, myślę, te automaty. Ja osobiście jestem wielką przeciwniczką tego i pierwsza sprawa jest taka, że taki konkurs nigdy nie zakłada, nie pokazuje w założeniach, gdzie ten paczkomat będzie stał. Tak? Czyli jakby od razu na samym początku nie bierzemy pod uwagę, jakie jest otoczenie tego. Te prace są bardzo różne, zwykle mają taki bardzo ilustracyjny charakter i nawet jeżeli jako ilustracja one są dosyć estetyczne i wyglądają dobrze, sprawdziłyby się dobrze w książce, to one totalnie nie wpisują się w przestrzeń i nawet nie mogą, bo autorzy jakby tak naprawdę nie wiedzą, gdzie te automaty staną, więc jakby z założenia jest to tworzenie jakiejś takiej ilustracji, która wchodzi w jakąś nieprzewidywalną reakcję z otoczeniem. Poproszę o kolejny slajd. No i tutaj właśnie kolejna sprawa to jest taka, że przewidujemy wysyp operatorów. Jak widać, tutaj są zaprezentowane wzory, które już istnieją. Więc teraz, ponieważ nie jestem pamiętliwa, to sobie pomogę notatkami. Jeżeli chodzi o InPost, to już w tej chwili jest 11 tysięcy paczkomatów. Dalej mamy Swipebox, to jest duńska firma, ma 220, ale paczkomatów w całym kraju, ale plany ma bardzo ambitne, ponieważ chce postawić kilkanaście tysięcy. AliExpress, także kilkaset, znaczy w tej chwili to ma bardzo mało tych paczkomatów, ale także ma duże plany co do rozwoju. Natomiast ciekawym przykładem jest Poczta Polska, która właśnie chce postawić paczkomaty przy parafiach, co być może jest dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o logistykę, ale tutaj też należałoby się zastanowić nad wzorami, tak? Ponieważ jednak często kościoły i parafie są zabytkami, więc warto by było... Słucham? Tak. Warto byłoby się już zastanowić nad estetyką i rozmową o tych regulacjach, jeżeli chodzi o ten temat. No i Orlen jeszcze ma myśli o 500 lokalizacjach, a także Allegro, które przynajmniej według Gazeta.pl planuje postawić 1500 maszyn. Poproszę kolejny slajd. No i tutaj kwestia przestrzeni wokół. Jest taki problem, że stawiając paczkomaty nie zawsze operatorzy myślą o tym, jak będą realizowane dostawy, więc te dostawy często są pod presją taką ekonomiczną realizowane, a więc kurierzy się śpieszą, stają gdzieś blisko, niekoniecznie posiadają wózki do transportu paczek. Tu jest przykład z Krakowa, a także z Ołtaszyna, gdzie jak widać, no, trawniki już dawno straciły walory estetyczne,
jeżeli chodzi o tą sytuację z Krakowa, to tam mieszkańcy dosyć intensywnie walczyli i niestety no, to się, sytuacja się cały czas powtarza. Ja sama wokół swojego miejsca zamieszkania obserwuję już powstające klepiska coraz częściej i to faktycznie jest kwestia tego, że zarówno kurierzy chodzą na skróty i ludzie, którzy odbierają paczki, też często właśnie wydeptują te istniejące trawniki. Proszę o kolejny slajd. Tutaj też jest dokładnie taki sam problem. Tu jest przykład właśnie z nadmorza. Też włączają się często w to lokalne władze. Natomiast tutaj też istniał taki problem związany z widocznością i bezpieczeństwem na drodze. To znaczy paczkomaty są ustawiane w miejscu, gdzie jeżeli realizowana jest dostawa jakimś busem dosyć wysokim, to bardzo często też wpływa to na bezpieczeństwo. Proszę o kolejny slajd. Też bardzo ciekawy przykład, słup koza do kwadratu. Operatorzy jakby bronią się przed tym, żeby przed samochodozą i stawiają swoje słupki po to, żeby kierowcy nie zastawiali paczkomatu i nie uniemożliwiali korzystania z niego klientom, co jest dobrą praktyką, no ale nakładają się na to jeszcze słupki postawione przez miasto. No i okazuje się, że mamy taki wizualny chaos. Poproszę o kolejny. I tutaj już ostatni temat, który chciałam poruszyć, czyli właśnie to, że często wokół paczkomatów niestety pojawia się duża ilość kartonów i śmieci. Jest to zwłaszcza widoczne w okolicy świąt, w okolicy jakiegoś wzmożonego ruchu handlowego. I należało właściwie by się zastanowić po pierwsze, jak realizować, jak naprawić taki problem, bo ponieważ właśnie wiele osób odbierając paczkę, jeżeli wie, że tam jest coś małego, a ma duży karton, no to pozbywa się tego kartonu i niestety karton ten na przykład ląduje w miejskim koszu, który jest do tego nieprzeznaczony, ma mały gabaryt, więc jakby to wszystko albo wystaje, albo gdzieś wokół lata. Więc powstaje pytanie po pierwsze, jak miałby wyglądać takie kosze, kto miałby za nie zapłacić, no i kto miałby realizować odbiór. Z mojej strony to wszystko. Pięknie dziękuję. Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że ta cała sytuacja, którą Asia teraz pokazałaś, sytuacja wizualna przekłada się również na funkcjonalną sytuację, która również jest pogrążona w chaosie. I no, jednym z naszych postulatów podczas pisania tego raportu Dzika Logistyka Miejska było, aby paczkomaty, automaty paczkowe, staram się oduczać słowa paczkomaty, ponieważ no, Impost był pierwszy jako producent paczkomatów, natomiast nazwa jest zastrzeżona, a są to automaty paczkowe. I no, chaos funkcjonalny jest związany właśnie z faktem, że nikt, miasto konkretnie, nie kontroluje tego, jak te paczkomaty, automaty paczkowe wyglądają. I to jest no nie da się tego inaczej nazwać niż dzika logistyka, ponieważ wyobraźmy sobie, żeby podobna sytuacja miała miejsce przy transporcie osób i żebyśmy musieli zastanawiać się, jadąc na dworzec, czy udać się na przystanek jednej firmy, drugiej, czy może piątej i sprawdzać harmonogramy tych firm różnych, które są różne i po prostu no, to byłby okropny chaos, z którym zresztą właśnie za chwilę już mierzymy się przy okazji automatów paczkowych. Także właśnie kwestia wizualna jest, wracając tutaj do głównej linii, to jest no też nie może pozostać puszczona sama sobie. Jest automat paczkowy, jest elementem infrastruktury miejskiej. Tak samo jak przystanek autobusowy, czy choćby no właśnie, czy jakikolwiek inny element małej miejskiej architektury. Dobrze, to bardzo dziękuję Przemkowi i Joannie za prezentację. Zapraszam do nas Iwonę i Martę. Iwonę z Client Earth i Martę z firmy Allegro. To ja teraz... Tak, przepraszam, tak się umówiliśmy. To może zacznę, wrócę na chwilę. Wiem, że ten temat paczkomatozy logistyki miejskiej przeważał w naszej prezentacji, ale chciałabym wrócić na początku do tego pierwszego raportu
związanego z aktywną mobilnością, bo on, tak jak Przemek wcześniej wspominał, łączy się z logistyką. I zapytam Iwonę, dlaczego kluczowe jest, żeby samorządy wspierały aktywną mobilność dla jakości powietrza w naszych miastach? Dzień dobry, bardzo dziękuję Miastu Jasnaszu za zaproszenie. Ja reprezentuję Fundację Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Myśmy mieli przyjemność współtworzyć ten raport o aktywnej mobilności wraz z Miasto Jasnasza, ponieważ wychodzimy z założenia, że aktywna mobilność powinna być jednym z filarów polityki antysmogowej w Polsce, a w szczególności w polskich miastach. Tak? A tak się nie dzieje. Ja może jakby odwołam się do rzeczy, które poniekąd wiemy, ale jakby, które stanowią tło dla tego problemu. Jakby my w Polsce cały czas mamy gigantyczny problem z jakością powietrza. Mimo że ta dyskusja publiczna toczy się już tak naprawdę ponad dekadę. Tak? To zaczęło się w Krakowie, ten jakby nowy zryw antysmogowy w Polsce zaczął się w Krakowie. Nagłośniono bardzo mocno problem niskiej emisji, czyli tej emisji, która jest wynikiem po prostu spalaniem paliw stałych w indywidualnych instalacjach. Jakby to wiemy, jakie działania są podejmowane, one są niewystarczające, jakość powietrza bardzo pomału się poprawia, natomiast w bardzo małym stopniu zajmujemy się tymi emisjami z transportu, które szczególnie w mieście, w miastach, dużych miastach są problemem. I problem złej jakości powietrza dotyka przede wszystkim nas jako mieszkańców, jako mieszkanki miast. I to widać wyraźnie w statystykach. Dane takie najnowsze, one są za 2018 rok, Europejskiej Agencji Środowiska, pokazują, że w polskich miastach aż 80% mieszkańców jest narażone na przekroczone poziomy pyłów PM10. Tak? To są te pyły, które drażnią drogi oddechowe i powodują choroby dróg oddechowych. 1/3 mieszkańców i mieszkanek polskich miast przy, uwaga, średniej unijnej 4%, u nas to jest 30%, oddycha powietrzem, w którym przekroczone są normy dopuszczalne pyłu PM2,5. To jest ten najbardziej drobny pył, który ma zdolność przenikania do krwiobiegu, tak? I w wyniku którego ponad 40 tysięcy osób umiera w Polsce. Czyli to jest tak jakby miasto wielkości Dębicy, tak? Znikało każdego roku z mapy. Te przekroczenia pyłów, one są istotne i transport się do nich przyczynia, natomiast trochę mniej mówimy o tym, ale mamy też problemy z dwutlenkiem azotu i w szczególności duże miasta, cztery polskie miasta, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław i Katowice, od wielu, wielu lat każdego roku notują przekroczenia tej substancji, która jest bardzo szkodliwa, której źródłem są przede wszystkim spaliny samochodowe, która może na przykład wywoływać ataki astmy i ogólnie osłabiać układ oddechowy. I my nie mamy w tym momencie, jakby strasznie mało wdraża się środków, które by te jakby zanieczyszczenia ograniczały. I powiem jeszcze Państwu, że jakby sytuacja jest taka, że my w tym momencie mamy problem ze spełnianiem tych krajowych i europejskich norm, natomiast de facto te normy już są przestarzałe, bo to jest tak, że te normy i tak są o wiele mniej restrykcyjne niż wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, która opiera swoje wytyczne na najnowszej wiedzy medycznej. A Unia Europejska i WHO już teraz pracują nad zaostrzaniem tych norm. I jakby my musimy w pewnym sensie wykonać takie podwójne działanie, nie dość, że musimy dobić wreszcie do tych naszych norm krajowych, to tak naprawdę wiemy, że zaraz będziemy musieli jakby wykonać więcej. Więc tutaj pojawia się to okno i przestrzeń do podjęcia działań. I dlaczego aktywna mobilność, tak? Dlaczego myśmy się w to zaangażowali? No, tak jak powiedziałam, naszym zdaniem to powinien być jeden z filarów miejskiej polityki antysmogowej. Rowery, ruch pieszy to są zeroemisyjne sposoby przemieszczania się, zarówno w wymiarze tych typowych zanieczyszczeń powietrza, tak, one po prostu nie powstają, jak i jeśli chodzi o dwutlenek węgla. Tak? Więc w tym sensie aktywna mobilność jest taką odpowiedzią na te różne kryzysy, z którymi się borykamy, zarówno z kryzysem klimatycznym, jak i z kryzysem zdrowotnym, będąc pokłosiem zanieczyszczenia powietrza, jak i też w pewnym sensie z tym kryzysem pandemicznym, bo jak już też chyba wcześniej Przemek o tym mówił, tak wiele miast w okresie pandemii stwierdziło, że aktywna mobilność to jest rzeczywiście świetny sposób na to, żeby podróżować bezpiecznie, podróżować z dystansem i zapewnić sobie dawkę ruchu. Tak, aktywna mobilność to są też bardzo niskokosztowe sposoby przemieszczania się. W tym sensie to jest coś bardzo inkluzywnego.
To są sposoby przemieszczania, które są po prostu dobre dla wszystkich grup społecznych, tak? Takie najbardziej włączające. To jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa. Ludzie przemieszczający się pieszo czy rowerami nie stwarzają zagrożenia dla innych uczestników ruchu, więc w tym sensie to jest też taki bardzo solidarny sposób przemieszczania się. Natomiast jakby patrząc z perspektywy polityki antysmogowej, my wychodzimy z założenia, że rozwój aktywnej mobilności musi być uzupełniany przez ograniczanie ruchu samochodowego w miastach. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że my będziemy budować, poszerzać drogi, żeby wybudować tam świetną infrastrukturę dla rowerów czy dla pieszych. Nie, jakby my tę przestrzeń mamy, tylko musimy ją zacząć bardziej sprawiedliwie dzielić. Tak? Więc tutaj jakby te nasze postulaty do miejskich włodarzy w kontekście polityki antysmogowej i aktywnej mobilności byłyby właśnie takie, żeby tę przestrzeń zacząć udostępniać w sposób bardziej sprawiedliwy, ale niekoniecznie równy. To chyba nawet było powiedziane na poprzedniej debacie. Tak? Nie chodzi o to, żeby dzielić tę przestrzeń porówno, ponieważ nie poruszamy się jakby na przykładzie Warszawy. Tak? Mniejszość podróżuje samochodami, to jest około 30% osób, 20% osób porusza się pieszo, ale w przestrzeni miejskiej no nie mamy 20% dla użytkowników chodników, czy nie przekazujemy 40% powierzchni dla użytkowników transportu publicznego, tak? A takie są proporcje chociażby w Warszawie. Więc no, my jako fundacja, ja osobiście również jestem przekonana, że tych zachęt jest strasznie dużo i władza musi nam tworzyć warunki do tego, żebyśmy się mogli poruszać rowerami i pieszo po mieście. I ten wiek popandemiczny, czy ten czas popandemiczny, te najbliższe dekady, kiedy musimy się też mierzyć z kryzysem klimatycznym, to po prostu musi być czas i dekady aktywnej mobilności, a nie samochodu, tak jak było dotychczas. Także na tym może na razie zakończę. Dziękuję. Rzeczywiście ta aktywna mobilność, może tylko tak podkreślę to, co powiedziałaś Iwona, czyli to są te środki transportu, do których używamy siły własnych mięśni, mówiąc wprost, czyli to może być rower, możemy chodzić pieszo, możemy jeździć deskorolką, możemy jeździć hulajnogą, bylebyśmy sami ją napędzali własną siłą własnych mięśni. Tymczasem w polskich miastach pojawiają się inne alternatywy też dla samochodów, czyli hulajnogi elektryczne, skutery elektryczne, bardzo wiele i różne inne dziwne przedmioty służące, czy takie, których nawet nie potrafię teraz w tym momencie nazwać, służące do przemieszczania się, najczęściej właśnie elektryczne. I one w większości lądują na chodnikach najczęściej. Oprócz paczkomatów, czy bardziej automatów paczkowych, o których mówiliśmy na prezentacji, które też są kolejną rzeczą, kolejnym przedmiotem, które ląduje w tej przestrzeni miejskiej, to właśnie są też te przedmioty, które służą do mobilności, chociaż niekoniecznie aktywnej. I dlatego właśnie ciebie, Asiu, chciałabym jeszcze dopytać, jak te nowe technologie, nie tylko automaty paczkowe, które tutaj widzieliśmy w prezentacji, ale właśnie hulajnogi, skutery i inne przedmioty służące do mobilności zmieniają przestrzeń naszych miast. No więc tutaj musimy pamiętać o tym, że zawsze musimy myśleć nie tylko o samych obiektach, ale o tym, jak je użytkujemy. To, że potrzebujemy gdzieś je parkować. Tak rowery, tak samochody, tak hulajnogi elektryczne czy nie, one gdzieś, kiedy nie są używane, stoją i zajmują miejsce. Tutaj też nie mamy żadnych standardów, gdzie one, jak miałyby być parkowane, gdzie, w którym miejscu, żeby właśnie wizualnie też nie tworzyć chaosu. W tej chwili w Warszawie obserwujemy te hulajnogi porzucane w różnych dziwnych miejscach, poprzewracane. No nie wygląda to specjalnie estetycznie. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest też to, o czym nie myślimy. Za chwilę się prawdopodobnie też pojawią różne ładowarki do urządzeń elektrycznych i też musimy przemyśleć, gdzie będą lokalizowane. Niestety najczęściej lądują na trawnikach, a więc kosztem zieleni, której wcale nie ma tak dużo, lub też faktycznie chodników, co powoduje, że ta przestrzeń dla pieszych jest jeszcze mniej funkcjonalna, mniej wygodna. No ale też musimy myśleć o tym, że no nie funkcjonujemy w próżni. Każdy kolejny element jest czymś, co jakby wprowadza, musi jakoś korelować z tym, co już mamy, a więc parkometry, słupki. Tych elementów jest coraz więcej i na pewno to, że miasto w tym momencie nie prowadzi nawet takiej dyskusji
na temat tego, jak miałoby to wyglądać, nie pomaga, dlatego że każdy operator po prostu działa na własną rękę i wprowadza swoje standardy, nie patrząc na resztę. Nie ma tutaj takiego spinacza, który by pomógł wypracować jakąś wspólną wizualność, żeby to jakoś grało. I tutaj warto wspomnieć o Warszawie, która niestety poprzez wojewodę Radziwiłła nie ma uchwały krajobrazowej, więc na żadnym poziomie nie jesteśmy w stanie w tej chwili wpływać na operatorów. Dobrze, to wróćmy do naszego raportu Dzikiej Logistyce Miejskiej. Ja cię może, Przemek, tak trochę zapytam wstecz i trochę do przodu, bo rzeczywiście kilka miesięcy minęło od jego premiery i chciałabym cię zapytać, czy on jest jeszcze aktualny, na ile jest aktualny i jakim też echem się odbił i czy się odbił, znaczy odbił się, ale jakim? Tak, no, to jest dobre pytanie, ponieważ my nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, publikując ten raport, że aż tak szybko te zmiany nastąpią. No właściwie w momencie, kiedy publikowaliśmy raport, na rynku nie było jeszcze ani Allegro, ani nie było, znaczy na rynku automatów paczkowych nie było także Orlenu. Właściwie jedynym konkurentem, jeśli można tak powiedzieć, InPostu była Poczta Polska. No chociaż nie, no to nieporównanie mniejsza sieć tych paczkomatów. Jak Asia wspomniała, ta sieć InPostu jest potężna. No jest to ponad 11 tysięcy maszyn w całym kraju. Podczas gdy porównamy sobie tę liczbę w Stanach Zjednoczonych, no to jest tam coś koło 2000 na całe Stany Zjednoczone. Więc też biorąc pod uwagę te dystanse, które są nieporównanie większe w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Więc mamy wysyp paczkomatozy, termin, który też sami stworzyliśmy, o którym też Asia wspominała. I też właściwie warto dodać, że to nie jest próba walki z samymi paczkomatami jako takimi, bo to też nam zarzucano wielokrotnie zresztą. Naszym celem jest, aby ułatwić wręcz dostawy towarów w miastach, właśnie sprawić, aby były bezpieczne, tak jak tutaj wszystkie moje przedmówczynie wspominały. Więc jakby no jest, my chcemy sprzyjać tej usłudze, chcemy tylko, żeby ten proces, który rozpędza się niesamowicie, jakim jest e-commerce. Obecnie to jest około, zdaje się, 12% ogólnej sprzedaży w całym kraju, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy to najbardziej aktualna informacja, to jeszcze z okresu, kiedy pisaliśmy raport. I Polska w ogóle jest krajem, w którym najszybciej ten postęp się odbywa w całej Europie. Zdecydowanie bardzo Polacy polubili te formy odbierania zakupów, podczas gdy w takiej Francji na przykład no w ogóle można powiedzieć nic nie zażarło i no i dalej dostawa się odbywa w sposób tradycyjny. Więc ta paczkomatoza, tak jak widzieliśmy tutaj, wszystkie kolory tęczy, coraz większy zgiełk miejski, coraz mniej bezpiecznie, coraz więcej pieszych ginie na przejściach. No w Warszawie 9 na 10 wypadków jest spowodowanych przez kierowców samochodów. To jest dramat absolutny i wciąż dziwi nas, że są ludzie, którzy jest całkiem mocna taka, nie wiem, czy nazwać to kliką, jest jakaś mocna defensywa środowisk miłujących przepustowość i jazdę prywatnymi samochodami, która polega na właśnie zarzucaniu, że to rowerzyści, no odbijaniu piłeczki, że to rowerzyści też powodują jakieś tam wypadki, no ale dobrze, no nie ma co na tym się właściwie skupiać. Faktem jest, że rzeczywiście trafiliśmy w idealny moment, wydaje mi się, tuż przed całym rozwojem tego bardzo, bardzo szybko postępującego procesu. No i liczymy na to, że po prostu nadal liczymy, że miasto zainicjuje jakąś rozmowę z operatorami poszczególnych maszyn paczkowych, a także w ogóle z lokalnymi przedsiębiorcami, no bo jednak taka dzika logistyka miejska oraz właśnie ignorowana, zapuszczona infrastruktura miejska cały czas jeszcze w wielu miejscach rozwijana z uprzywilejowaniem kierowców samochodów osobowych, no
ma co ukrywać, wiąże się z wyniszczaniem lokalnego handlu, lokalnych usług i grodzeniem naturalnych środowisk, naturalnych społeczności. Więc tak, jest zdecydowanie doskonały moment i widać, że to postępuje. Mamy jeszcze w planie w najbliższym czasie prawdopodobnie kolejnym etapem tego raportu będzie z naszej strony sporządzenie takich wytycznych dla miasta, dla decydentów, dla samorządów, właśnie zespół, zbiór dobrych praktyk dla w kwestii właśnie logistyki miejskiej. Może to nie wybrzmiało do końca, ale po prostu od publikacji tego raportu minęło ponad 6 miesięcy i nie wiem, jak jest w waszych miastach, ale w Warszawie nie wydarzyło się kompletnie nic, mimo że my udzieliliśmy wypowiedzi do ogólnopolskich tygodników, do również telewizji, radia i naprawdę oddźwięk medialny tego raportu był bardzo szeroki, ale też byliśmy zapraszani na konferencje organizowane wokół logistyki i bardzo, bardzo, bardzo liczyliśmy na to, że to się przełoży też na to, jak to wygląda w Warszawie, że samorząd również jakoś do tego nawiąże. Tymczasem mijają miesiące, niewiele się zmienia i tutaj właściwie to jest idealny może moment, żeby się zwrócić do Marty, bo paczkomat, przepraszam, automaty paczkowe Allegro odróżniają się od, wprowadzają rozwiązania, których nie obserwujemy u innych operatorów. I sami jesteśmy ciekawi, z czego to się wzięło, czy my może nie wiemy o jakichś rozmowach samorządów z firmami i może to się po prostu dzieje w kuluarach. Czy mogłabyś opowiedzieć, skąd u was te zmiany i dlaczego wasze automaty paczkowe wyglądają trochę inaczej? Tak, witam państwa. Ja oczywiście czuję się tutaj jako jedyna przedstawicielka tego biznesu e-commerce, który dzisiaj został tutaj skrytykowany w takim ogromnym stopniu. Chciałabym bardzo, żeby też ta moja wypowiedź nie była odbierana jako defensywna, czyli ja nie chciałabym odpierać tych zarzutów, bo my oczywiście dostrzegamy te problemy i zaraz do tego przejdę, więc na pewno te wszystkie elementy, o których mówiła Joanna czy Przemek właśnie, absolutnie są na naszej liście i może pokrótce opowiem, jak staraliśmy się zaadresować te problemy i w jakim procesie, bo to był też proces. Natomiast ja muszę się odnieść jednak do tego. To znaczy wsparcie lokalnego handlu jest oczywiście także naszym priorytetem jako firmy i uważam, że leży w interesie naszej społeczności, nas wszystkich. Natomiast rola na przykład takiej firmy jak Allegro, takiej platformy, która łączy, jest marketplacem, jest galerią handlową, można powiedzieć w cudzysłowie, łączy kupujących i sprzedających, daje ogromne możliwości małym sprzedawcom do tego, żeby dotrzeć rzeczywiście do klientów z całej Polski. To znaczy nie chodzi mi tutaj o to, żeby nie kupować lokalnych, bo zdecydowanie my tutaj też jako firma wspieramy też technologicznie, staramy się oferować takie rozwiązania, które będą wspierały wyszukiwanie najbliższych sklepów, tak, sklepów z okolicy i myślę, że to jest bardzo fajny kierunek, będziemy to rozwijać. Natomiast no nie zapominajmy też, że zwłaszcza w momencie, kiedy nastąpiła pandemia, online okazał się być jedyną szansą dla tych sklepów, żeby rzeczywiście przetrwały i tutaj nie możemy o tym zapominać. To znaczy to jakby wracamy do tego pierwszego panelu, który był dzisiaj, o tych kierowcach diesla, którzy wożą cement i po prostu no też musimy to brać pod uwagę w tej całej dyskusji. To, że e-handel się rozwija, myślę, że mamy swoje wyzwania. Tutaj na pewno są wyzwania, które trzeba zaadresować. Natomiast pamiętajmy, że jest to też taki kierunek, który daje ogromne szanse polskim przedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom. My mamy 130 tysięcy firm na platformie i większość z nich, duża większość, ponad 95% to są małe i średnie firmy. To są często mini firmy, które po prostu dzięki temu mogą funkcjonować i dają jednak dostęp do rzeszy klientów. Więc to musiałam tutaj się niestety do tego odnieść, co powiedziałeś, Przemku. Więc tak, o procesie. Ja jestem w Allegro od 3 lat i od zeszłego roku także pod moją opiekę został skierowany obszar tak zwanego zrównoważonego rozwoju w firmie. To znaczy firma powoli dojrzewała do tego, żeby w ogóle przejąć na siebie rolę i zacząć w sposób sprawczy rzeczywiście działać na rynku,
proponować zmiany, dawać narzędzia i rzeczywiście tutaj zaczęło się dziać bardzo dużo. Przyjęliśmy w lipcu zeszłego roku strategię zrównoważonego rozwoju, gdzie jednym z kierunków, poza oczywiście wsparciem przedsiębiorców, naszych kupujących, czy promocją w ogóle zrównoważonych zakupów, bo o tym też dzisiaj była mowa, tak, że trzeba po prostu też edukować konsumentów i namawiać ich do tego, żeby wybierali w bardziej świadomy i prośrodowiskowy sposób. Poza tymi elementami także bardzo mocno firma postawiła na to, żeby rozwijać swoje operacje biznesowe w sposób bardziej zrównoważony, prośrodowiskowy i w związku z tym zmniejszać swój ślad węglowy, który generujemy jako no, rozwijający się biznes. Tak? To jest, no, rośniemy, więc nasz ślad węglowy także rośnie. I w ramach tej nowej strategii, która jest strategią kilkuletnią, jednym właśnie z założeń było także stworzenie bardziej zrównoważonej systemu dostaw, czyli tak zwanej tej ostatniej mili i zaadresowanie takich wyzwań, jakimi są opakowania. To sami wiemy, jak jesteśmy niezadowoleni z tego, jak dużo jest plastiku i w tej chwili jak są nieprzystosowane te opakowania do potrzeb i no po prostu problemy, które wynikają z obszaru właśnie opakowań, także dostaw, no i właśnie te paczkomaty, tak, które także dostrzegaliśmy, zaczynają rzeczywiście generować problemy, są po prostu zaczynają być coraz trudniejsze dla mieszkańców. Znaczy, z jednej strony klient kupujący chce mieć możliwość wyboru. Rzeczywiście podczas pandemii, zwłaszcza odbiór w paczkomatach był taką najbardziej, już nie mówię ekologiczną, ale też najbardziej bezpieczną formułą. To jest także bardzo wygodny sposób odbierania zamówionych paczek w godzinach, które po prostu wybieramy i to jest po prostu wygodny sposób. Natomiast oczywiście my też mamy całą sieć tak zwanych pick-up pointów, czyli tych punktów odbioru i tutaj też nawiązuję do tego, co powiedziałeś, że nasze paczki można też odebrać w punktach pocztowych, w sklepach, na Żabce czy na stacji benzynowej, co także przekłada się na taką inkluzywność, znaczy po prostu kupujący z tych miejscowości, którzy nie mają dostępu do lokalnych sklepów, do lokalnych towarów, także mogą w sposób łatwy zamówić i odebrać po prostu z miejsca, gdzie jest im najwygodniej, gdzie mogą też w sposób pieszy dotrzeć albo na rowerze i odebrać te paczki. Teraz przechodząc do tego, jak zaczęliśmy to projektować. Chcieliśmy rzeczywiście odpowiedzieć na te potrzeby, które też pojawiły się w raporcie. I w związku z tym, zanim sfinalizowaliśmy ten projekt, postanowiliśmy zapytać między innymi ruchy miejskie, jakie są potrzeby, jakie są pomysły i jak również ekspertów, jak możemy zaadresować te właśnie problemy, które się pojawiają. Wraz z Fundacją Stocznia udało nam się zorganizować naprawdę świetne warsztaty, podczas których dyskutowaliśmy rozmaite rozwiązania, z założeniem, że oczywiście nie wszystkie proponowane rozwiązania da się przynajmniej od razu wdrożyć do procesu operacyjnego. Natomiast ja mam osobistą satysfakcję i także tutaj Magda, która jest dzisiaj ze mną z mojego zespołu, mam osobistą satysfakcję, że wypracowane rozwiązania, część z nich tak znalazło się właśnie w tej naszej nowej ofercie. I tutaj poza tym, że mają być one po prostu wygodne i realizować potrzeby konsumenckie, mam nadzieję, że nasze automaty paczkowe jednak będą mniej uciążliwe dla mieszkańców, a wręcz czasami będą też takim estetycznym jakimś być może wzbogaceniem dla tych miejsc, gdzie je postawimy. Po pierwsze tylko dodam, że w ogóle będziemy zasilać je z energią z odnawialnych źródeł i to jest jakby taki pierwszy punkt, który chcemy realizować, to też nie było takie proste, ale będziemy to rozwijać. Następnie takie rzeczy, które się dzisiaj pojawiły, czyli brak estetyki, tak, no tutaj będziemy obsadzać te nasze maszyny, automaty paczkowe roślinnością, którą będziemy pielęgnować. Chodzi o to, żeby stawiając je, mieć takie poczucie, że to jest coś po prostu estetycznie ładnego, że to jest zielone i nie chodzi tutaj o
o obsadzanie roślinkami po to, żeby twierdzić, że to będą rośliny, które będą pochłaniać smog i w związku z tym te maszyny są tak ekologiczne, tylko chodzi o to, żeby po prostu to było ładne. I przez cały rok tak naprawdę tak będą też rośliny zimozielone, one będą stanowiły jakąś ozdobę lokalną, biorąc pod uwagę, że oczywiście tam będziemy się stawiać je w takich miejscach, gdzie one po prostu mają pasować. Tutaj w tej chwili prowadzimy taką ankietę i zbieramy rekomendacje od naszych użytkowników, czy w ogóle od osób też postronnych, od organizacji, które mogą proponować swoje lokalizacje. Natomiast oczywiście te lokalizacje są też poddane bardzo dużej weryfikacji. Tam jest kilka takich punktów brzegowych, warunków brzegowych, które są konieczne do tego, żebyśmy w ogóle rozważyli taką lokalizację. Więc to myślę, że też jest istotne a propos tego, jak projektować i żeby nie stawiać tego na dziko, tylko żeby te nowe lokalizacje spełniały swoje zadania. To, co ważne, postanowiliśmy i tutaj wiemy, że to też jest właśnie problem wynikający, zaadresowany i opisany w raporcie, to jest kwestia reklam i tego właśnie oklejania tych maszyn. My podjęliśmy decyzję, że nie będziemy umieszczać żadnych reklam, bo za naszym napisem Allegro tak naprawdę nie będzie tam żadnych reklam, żadnych jakichś kolorowych tutaj też pomysłów na rysunki i tak dalej. Czyli jesteśmy oczywiście otwarci, jeżeli byłoby to konieczne, żeby spełnić jakiś cel społeczny, żeby odegrać jakąś rolę, czy też no nie wiem, z jakich względów byłoby to uzasadnione, to myślę, że jesteśmy otwarci na takie rozmowy, natomiast na pewno nie będzie tam tego elementu reklamowego. I to, co jeszcze wydaje mi się bardzo ważne, to jest ten rozładunek, tak? Czyli to rozjeżdżanie trawników. To był też bardzo ważny problem, który został podnoszony na naszych warsztatach ze stocznią. I tutaj będziemy na pewno, tak mówię, po prostu paczkomaty ruszą jesienią, więc mówię to w czasie przyszłym, więc jeszcze jest czas też, żeby tutaj dokładać jakieś pomysły, jeżeli Państwo macie. Generalnie myślę, że to, co jest bardzo ważne, to jest to, że będziemy wydzielać przestrzeń rozładunku, oznaczać ją i będziemy też szkolić naszych partnerów logistycznych do tego, żeby parkowali właśnie tam i chcemy mieć nad tym kontrolę, tak? To jest najważniejsze, że tutaj będziemy mieć taką możliwość kontroli. I co jeszcze? Myślę, że też taki element społeczny, może już mniej środowiskowy, ale społeczny. Rozmawialiśmy też z organizacjami, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. I tak projektujemy nasze automaty, żeby one też spełniały, były wygodne dla osób na przykład na wózkach albo mających jakieś inne niepełnosprawności. Chodzi o to, żeby ten odbiór był wygodny, żeby były takie opcje w wyborze. Więc staramy się myśleć tutaj na poziomie takim holistycznym, wiedząc, że tak naprawdę no, to jest jedyny kierunek. I tutaj chcemy o tym rozmawiać. Rozmawiamy też z samorządami, poza tym, że rozmawialiśmy z ekspertami, z NGO-sami, z ruchami miejskimi, to też rozmawiamy z samorządami. No tutaj rzeczywiście to nie jest tak, że to samorządy nas zapraszają, także muszę tutaj rozwiać tę nadzieję, którą Marta wyraziłaś. Nie, to my wychodzimy do samorządów. To znaczy tak naprawdę to bardzo dużo zależy od firmy i od takiego nastawienia i kierunku, który firma wybiera. No my jesteśmy od tego tutaj też między innymi właśnie z Magdą, żeby w ramach naszego obszaru polityki publicznej i zrównoważonego rozwoju w Allegro, żeby dbać o to, że inne obszary biznesowe, takie jak właśnie dział logistyki czy dział komersu, żeby to wszystko szło jednym kierunkiem, żeby rzeczywiście te nasze założenia, które są w strategii zrównoważonego rozwoju, były realizowane w tych obszarach biznesowych. I my mamy tego pilnować. Mam nadzieję, to się dzieje. Mam nadzieję, że tutaj będziecie Państwo też widzieli za jakiś czas skalę tych zmian. To znaczy w naszym przypadku, jesteśmy liderem rynku, każda najmniejsza zmiana będzie skutkowała po prostu dużą zmianą na rynku, dlatego że wolumen transakcji jest tak duży, że nawet jeżeli zaczniemy robić, powoli wdrażać zmiany w dobrym kierunku, to mam nadzieję, że za jakiś czas, niedługi, po prostu zobaczymy, że ten rynek e-commerce się no, po prostu fajnie zmienia. I myślę, że dialog jest jedyną tutaj, jedynym kierunkiem i jedyną szansą dla nas, żeby mieć poczucie, że się wzajemnie słuchamy
i też w związku z tym apeluję, żeby nie tylko te raporty czy rekomendacje kierować do samorządów, ale ja myślę, że też w rozmowach z firmami jesteśmy tutaj, poznaliśmy się i myślę, że tak trzeba trzymać. Dzięki. No, mamy takie poczucie jednak, że to samorządy najbardziej mają wpływ na przestrzeń, która jest wokół nas, dlatego wpływamy i chcemy, żeby samorządy wzięły odpowiedzialność za to, jak wygląda później nasza najbliższa okolica i dlatego do nich kierujemy właściwie większość naszych działań, ale dziękujemy i cieszy nas to, że ten raport Was zainteresował i w związku z tym wpłynął też na to, jak Wy kształtujecie teraz politykę swojej firmy. Ale jedno to są same automaty, a drugie to jest kwestia właśnie logistyki. Tutaj Warszawa nie ma w ogóle żadnej tak naprawdę polityki logistycznej. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Były jakieś próby i konferencje organizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, ale żaden dokument nie ujrzał światła dziennego od tej pory. I jesteśmy tutaj naprawdę nie tylko naprawdę 100 lat za europejskimi miastami jako stolica. Znaczy, tutaj po prostu chcę to podkreślić, no bo jednak to jest stolica kraju, która nie ma polityki logistycznej swojego miasta żadnej. Chociaż była taka polityka choćby w dawno minionych latach przed transformacją, taka polityka miejska istniała. Ale jesteśmy też w tyle za miastami w Polsce i chciałabym, żebyś Przemek, tylko niestety musisz krótko opowiedzieć o tym, jak to wygląda i oczywiście to wpływa na jakość powietrza, więc to jest ta sfera, o której Iwona tutaj jest tutaj najlepszym naszym ekspertem, ale też wpływa w ogóle ogólnie na jakość życia, bo to jest też hałas. I właśnie, no i właśnie zanieczyszczenie powietrza. Przemek, powiedz proszę pokrótce, jak bardzo Warszawa, tutaj możemy Wam przedstawić naszą ciemną stronę miasta, jest w tyle. Tak, no jest rzeczywiście problem z myśleniem takim systemowym i to nie tylko w kwestii logistyki miejskiej, która praktycznie no, w mieście nie istnieje. Tak jak zresztą tutaj Marta wspomniałaś, to operatorzy odzywają się do samorządu, żeby coś ustalić w tej materii, więc jakby to jest całkowicie poza radarem miejskim. Co jest kompletnie dla nas niezrozumiałe, no ale często niestety tak to się dzieje, że z presji oddolnej dopiero powstają jakieś działania na poziomie samorządowym. I no, też Marta tutaj wspomniałaś o tym, że Warszawa miała jakieś takie momenty przebudzeń. Jednym z nich było takie chyba w 2017, już nie pamiętam kiedy to dokładnie było, był faktycznie taki projekt pierwszy dotyczący aktywnej mobilności, gdzie miałaby, no nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, w każdym razie tak jest, dokładnie to. I no projekt został odrzucony, ponieważ on był zbyt prorowerowy, zbyt propieszy, więc wciąż jeśli chodzi o mroki naszego miasta i samorządu, to no, widać, że są gdzieś niedaleko miłości do samochodów i, no, i po prostu z tym się cały czas borykamy. No a jeśli chodzi o sytuację, jak wygląda Warszawa na tle innych miast, no to tak jak wcześniej wspominałem, no, chociażby Kraków. Kraków już no, nawet dużo przed pandemią w zasadzie w 2015 roku Zarząd Transportu i Infrastruktury, już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa ten organ, w każdym razie został wprowadzony projekt stref przeładunkowych. Miało być powstać takich sześć takich stref w ścisłym Śródmieściu i jedna z nich już zdaje się powstała, z tego co wiem. W każdym razie no, już mają od 6 lat w zasadzie taki przykład mocnego systemowego podejścia gdzieś na przełomie wdrożenia. Nawet nie wiem, Kalisz, 100-tysięczne miasto, zdążył wprowadzić jakiś rodzaj myślenia systemowego, co prawda jeszcze nie dotyczący logistyki miejskiej, ale w aktywnej mobilności jak najbardziej osadzony. Tam niedawno stworzono wytyczne dotyczące dostępności przestrzeni miejskiej. Zostały stworzone płyty, na przykład stworzone standardy
wykańczania nawierzchni przeznaczonej dla pieszych, dla wszystkich uczestników ruchu. Więc to są wytyczne dla projektantów tych przestrzeni i infrastruktury, a także dla decydentów. No więc tego wciąż w Warszawie brakuje. No mamy, jeśli chodzi o kwestie logistyki, no to Słupsk, Gdańsk, Gdynia i Słupsk na przykład rok temu, zdaje się, czy dwa lata temu zdobyły dofinansowanie, wzięły udział w projekcie unijnym, gdzie były dosyć wysokie dotacje i są badane różne, badany jest wpływ użycia właśnie rowerów cargo na ostatnie mili, na środowisko i na w ogóle odnalezienie się tego sposobu transportu wśród innych uczestników ruchu. Wrocław w 2015 roku już od 2015 roku ma stanowisko pieszego, się nazywał pieszy oficer, tak dokładnie, oficer, pieszego oficera, który dba o właśnie zachowanie tych proporcji w podziale przestrzeni miejskiej i oddawania jej pieszym, właśnie zwężanie jezdni, poszerzanie chodników, sprawianie, dbanie o to, aby piesi mieli bezpieczne i wygodne warunki do przemieszczania się. No na świecie Francja, chociażby Bordeaux, czy inne miasta we Francji wprowadziły strefy przeładunkowe. No tam nie ma problemu z tymi automatami paczkowymi, o których wspomniałem. No ale wciąż już od wielu lat funkcjonuje taki system stref przeładunkowych i świetnie się ma. Są to strefy przeładunkowe, to są takie 30-metrowe pasy, znaczy pasy jezdni 30-metrowej mniej więcej długości, które są przeznaczone wyłącznie do przeładunku. To prawdopodobnie to będzie temat, który będziecie też podejmować w Allegro. To jest, dziwnie mi to mówić, no bo jednak to jest naprawdę, uważam, rzecz, którą powinien się zajmować samorząd, a nie prywatni operatorzy. Oczywiście bez żadnej urazy, to po prostu to jakby my nie wylewamy tutaj żalu, ani ten raport, ani jeden, ani drugi, ani jakiekolwiek nasze działanie nie jest jakimś psztyczkiem w nos dla operatorów. No tym bardziej, że Allegro rzeczywiście jakiś krok wykonuje w dobrym kierunku. No ale wciąż po prostu uderzamy przede wszystkim w miasto i w brak polityki dotyczącej logistyki czy aktywnej mobilności. Więc no, też mamy wiele przykładów innych ze świata śmielszych rozwiązań, takich jak Amsterdam czy Drezno, czy Zurych chociażby, w których były testowane rozwiązanie tramwajów cargo. W ogóle tramwaje cargo już w Polsce, nawet we Wrocławiu, jeździły w czasach międzywojennych czy powojennych. Przez jakiś czas woziły także gruz ze zniszczonej infrastruktury, no ale to trwało długie lata. Także tak, jeśli chodzi o Warszawę, to mamy jeszcze długą drogę. Chciałabym powiedzieć, że w Warszawie nawet nie są w stanie się ostać miejsca do rozładunku dla dostawców, bo są permanentnie zestawiane przez prywatne samochody, co się wydaje być jakąś absolutną podstawą. Znaczy wydaje się, że przy takim automacie paczkowym powinno być wyznaczone po prostu miejsce rozładunku dla kuriera, który mógłby wtedy zatrzymać ten samochód, mógłby wziąć wózek ręczny, podjechać do automatu paczkowego i wyładować towar do automatu paczkowego, i to jest w ogóle w sytuacji Warszawy niemożliwe. To znaczy zostały wyznaczone na przykład takie miejsca na Saskiej Kępie, na ulicy Francuskiej, one są permanentnie zestawiane przez samochody i no i po prostu nie wiem, jak to wygląda w waszych miastach, ale u nas jest pod tym kątem kompletny paraliż organów, takich jak Straż Miejska, i tutaj rzeczywiście super, że wy macie taki pomysł, żeby były te miejsca wyznaczone, i miejmy nadzieję, że one będą wyznaczone i dostępne dla waszych dostawców. Natomiast jedno to są te dostawy, a drugie to jest właśnie ta lokalność kupowania tych produktów i premiowania sklepów jednak w najbliższej okolicy, bo być może wtedy można po prostu odebrać je osobiście, może nie trzeba wtedy w ogóle korzystać z żadnych automatów
paczkowych, a druga rzecz to jest kwestia floty, którą wykorzystujecie i inni operatorzy, którą wykorzystujecie do dostaw, zwłaszcza na tak zwanym odcinku ostatniej mili, czyli na odcinku po prostu, mówiąc krótko, miejskim, od punktu wyładunku do punktu automatu. Czy wy macie w ogóle na to wpływ, jak będzie wyglądała kwestia, jeśli mogę cię o to zapytać, kwestia floty, którą będziecie wykorzystywać przy dostawach? No tak, no tutaj w tej chwili nie mamy swojej floty. Korzystamy tutaj z partnerów zewnętrznych, więc tak jak wspominałam, planujemy wywierać jeszcze większy wpływ i zrobić też serię szkoleń dla właśnie dostawców, to znaczy dla firm przewozowych, też kurierów, żeby edukować i jakby jeszcze jak mantrę powtarzać te podstawowe zasady takiego bezpiecznego ładunku. Natomiast no, w tej chwili rozwijamy to, są plany, więc spotykamy się też z propozycjami właśnie i rowerów cargo, i tramwaj cargo, także wiem, że jest tutaj tematem rozmów. To wszystko analizujemy. No, staramy się w miarę możliwości oczywiście wywierać wpływ na naszych dostawców, także bodźcując ich, żeby korzystali z niskoemisyjnej czy bezemisyjnej formy transportu, żeby ta flota się rzeczywiście szła w tym kierunku ekologicznym. Takim naszym rozwiązaniem, które teraz staramy się wprowadzić jako właśnie element większej, pozyskania większej kontroli w ogóle na tą ostatnią milę, to jest nasz projekt centrum logistycznego, czyli takiego tak zwanego fulfillmentu, gdzie zwłaszcza dla mniejszych sprzedawców to będzie też bardzo, bardzo wygodna formuła. Znaczy oni po prostu będą nam oddawać swoje towary, a my już będziemy jako firma mieli możliwość nadzorowania całości tego procesu właśnie i pakowania, i później już dostarczenia towaru do klienta, co nie tylko pozwoli nam wpływać na czas dostawy, co też jest bardzo ważne dla konsumentów, ale tu muszę powiedzieć, że na przykład jeśli chodzi o czas dostawy, to robiliśmy badania, z których wynika, że ci bardziej świadomi konsumenci są w stanie poczekać nawet 5-7 dni dłużej, jeżeli wiedzą, że ta dostawa będzie dostarczona w sposób ekologiczny, czy bardziej zrównoważony, że to po prostu emisja będzie mniejsza, bo będzie to się wiązało z jakimś nadzorem, na przykład właśnie zebraniem kilku paczek w jednej dostawie i że będzie to po prostu generowało mniejszy ślad węglowy. Tutaj rzeczywiście ta świadomość powoli rośnie, to, ale na pewno jest dużo do zrobienia wspólnie, myślę. Więc to centrum fulfillmentowe na pewno nam pozwoli na to, żeby rozwijać już własne rozwiązania w tym zakresie i na pewno zgodnie z naszą strategią ten element niskiej emisyjności, ale nie w kontekście niskiej emisji, tylko jednak generowania mniejszej ilości spalin, tym wszystkim będzie na pewno tutaj bardzo, bardzo istotny. Mam jeszcze dwa dokładnie pytania, ale ponieważ czas nam się kończy, to zapytam, czy wy może nie macie jakichś pytań? O właśnie, żebyśmy... Dobrze, to ja będę chodzić teraz z mikrofonem. To może będą ciekawsze niż moje pytania. Cześć, Joanna Rebelie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy ten temat na agendzie i że jest z nami Allegro i że w ogóle firmy zaczynają się interesować. I ja bym chciała do was o tym wątku, który tutaj poruszamy, który można nazwać taką szeroko rozumianą architekturą wyboru, tak? Bo z jednej strony to, żeby wybrać sobie tą ekologicznie zapakowaną paczkę, a z drugiej strony jak mówimy o tej logistyce ostatniej mili, o tych rowerach cargo, no to ich jest coraz więcej w polskich miastach, ale ich jest wciąż za mało. Jest jedno miasto, oczywiście Gdynia, które dofinansowuje rowery cargo, ale do celów prywatnych. I może fajnym pomysłem byłoby z waszej strony zainwestowanie w taką flotę, bo to też jest kwestia tego, kto ma to rozwozić. Tak, my oczywiście tutaj z Jankiem będziemy was namawiali, żeby zakładać spółdzielnie z rowerami cargo i stworzyć sobie taki ekosystem, który nie będzie z indywidualnych podwykonawców, tylko będzie jakąś takim podmiotem, który będzie razem z wami rósł, ale mógłby to być fajny pomysł, zwłaszcza, że teraz też jest tak, że te paczkomaty się zatykają, tak? Znaczy zamawianie do paczkomatu nie gwarantuje tego, że się go odbierze w tym czasie, w którym się zamówiło, no bo coraz częściej te paczki lądują już nawet nie w tych, akurat mam doświadczenie mokotowskiego impostu, one już teraz lądują w ogóle w centrach logistycznych w jakichś dziwnych miejscach.
Więc dostarczanie paczek do miejsc jakichś lokalnych aktywności, akurat w parterze mojego budynku jest ośrodek Karta, który jest naszą lokalną stróżówką i tam kurierzy zostawiają paczki i ja już nie zamawiam do paczkomatów, bo nie chcę ścigać tej mojej paczki po całej Warszawie, więc tutaj zainwestowanie w coś, co mogłoby w sposób ekologiczny z waszego centrum logistycznego dobić do jakiegoś punktu, który mógłby być lokalnym spożywczakiem, lokalnym centrum kultury, teatrem albo jakimś takim miejscem, które też mogłoby mieć z tego jakieś dodatkowe koszty i tworzenie tych takich hybrydowych przestrzeni, no bo na tym prawda żabka teraz leci, że przyjdziesz kupić paczkę, przy okazji weźmiesz winną czy tam jakieś inne chipsy. No to są punkty pocztowe, tak? Tak, to są punkty pocztowe, ale w ten sposób mogłyby działać, nie wiem, miejsca aktywności lokalnej, więc może jako taka zrównoważona firma byście poszukali jakichś takich innych miejsc w ekosystemie, które byłyby wygodne w tym kontekście rozwijającego się transportu rowerami cargo. Tak, to jest bardzo ciekawy pomysł i rzeczywiście nawet ten temat był poruszany, był podnoszony podczas naszych rozmów właśnie organizowanych przez Fundację Stocznia z partnerami społecznymi, także jesteśmy bardzo otwarci, znaczy, jeśli chodzi o inwestowanie w własną flotę rowerów cargo. Tutaj jeszcze nie mogę się w żaden sposób skomitować, ale to jest jakiś oczywiście też kierunek, który wymagałby rozważenia. Tak jak powiedziałam, my w tej chwili prowadzimy rozmowy. Chcemy zgłębić ten temat. Zresztą tutaj nawet było zdjęcie jednego z naszych partnerów logistycznych w tej chwili, DPD, który też jak widzę ma swoje rozwiązania, ale jak rozumiem nie są one jeszcze na terenie Polski tutaj wdrażane. Generalnie myślę, że tutaj jest bardzo dużo teraz... Spółdzielnie w przeciwieństwie do NGO-sów pozwalają wam wejść jako partner do takiej spółdzielni. Czyli wnosicie te rowery aportem i one są po prostu albo wykupywane, albo to jest jakoś inaczej, więc to nie musi być po prostu takie charity, tylko może być to jakiś model inwestowy, w który możecie wejść. Jeśli ja tylko mogę dodać jeszcze zdanie, to akurat ta firma, którą wymieniłaś, jakby to powiedzieć, trzeba ich zachęcać. Bo wydaje mi się, że oni na przykład nie chcą, żeby pokazywać w Polsce za bardzo, znaczy wiem to, ale już nie będę kuluarów tej sytuacji zdradzać, że oni nie chcą, żeby pokazywać, że oni mają flotę rowerów cargo, nie chcą, żeby jakby do świadomości konsumentów w Polsce się to przedostało, oni bardzo chcą zachować swoje status quo. Kto miał jeszcze pytanie? Cześć, Konrad Wisiecz-Węgorowski. Ja mam pytanie o aspekt, który w sumie nie był poruszony na tej debacie, ale mi się bardzo kojarzy z hasłem właśnie dzika logistyka. To jest kwestia warunków zatrudnienia kurierów, osób pracujących w logistyce. I kiedy mówicie o tym, żeby zaangażować jednostki samorządu terytorialnego w proces logistyczny, to mamy tutaj pewność, że na przykład pracownicy tramwajów warszawskich będą zatrudnieni na umowy o pracę. Ale takiej samej pewności nie mamy, kiedy to są podmioty prywatne. Tutaj kurierzy mogą być zatrudnieni na przykład jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jako firma i mogą stracić pracę z dnia na dzień, jeżeli na przykład zachorują. Więc pytanie do przedstawiciela i przedstawicielki MJN, czy rozważacie włączenie tego wątku społecznego i jakości zatrudnienia, etycznej pracy do postulatów, kiedy będziecie apelować i tworzyć kodeks najlepszych postępowań w zakresie logistyki miejskiej. I do gościni z Allegro również pytanie, czy kiedy współpracujecie z firmami kurierskimi i kiedy tworzycie własną sieć, czy również bierzecie ten aspekt etycznego zatrudnienia na umowach o pracę pod uwagę przy zawieraniu tego typu umów. Jesteście bardzo dużym graczem i macie możliwość wpływania bardzo silnie na ten rynek. Dziękuję. Może ja zacznę. Dziękuję za to pytanie. To jest jeszcze przed nami ten etap. Na razie nie wnikaliśmy w niego aż tak głęboko. Natomiast no, mogę powiedzieć, że dotychczas podobną sytuację mamy we wspomnianym wcześniej transporcie publicznym w Warszawie, tak jak i też w paru innych miastach w Polsce. To się odbywa właśnie w ten sposób, to znaczy pod szyldem miejskim przewozi wielu niezależnych operatorów, którzy po prostu są zatrudnieni jako podmioty przez miasto.
Ja jeszcze może słówko dodam. Mogę teraz, Przemku? Tak. Ja jak najbardziej myślę, że ten aspekt jest szalenie istotny w kontekście tej estetyki, bo problem rozjeżdżania trawników oczywiście nie łączy się tylko i wyłącznie, nie uważamy w ogóle, że to jest zła wola, tak? Jakby tutaj problem jest ta presja ekonomiczna, jeżeli taki kurier jest zatrudniony jako firma, jako podwykonawca, no to on, wiemy, no chce zrealizować jak najwięcej tego zlecenia, żeby no mógł jakoś zarobić na życie. No i faktycznie ten aspekt trzeba byłoby poruszyć w kontekście tego, żeby, nie wiem, korzystali z wózków, być może pokonali dłuższą drogę. No to muszą być jakieś takie warunki, które dadzą szansę na etyczne wykonywanie tej pracy. Jednym słowem, etyka kosztuje i estetyka też. Tak, ja tylko dodam, że to jest świetne, naprawdę świetne pytanie i myślę, że to na dalszym etapie będziemy eksplorować i jak już w ogóle pojawi się jakikolwiek odzew od miasta, to przejdziemy do takich kwestii jak etyka pracy. No, ale najpierw musimy ten pierwszy etap doprowadzić do jakiegokolwiek stanu gotowości, przynajmniej do realizacji ze strony miejskiej. Może oddam teraz głos. Tak, ja też chciałam potwierdzić, że to jest ważny temat w ogóle takiego podejścia do etycznego firm, z którymi współpracujemy. Mamy swój własny taki kodeks etyczny dla naszych dostawców i partnerów i rzeczywiście bardzo skrupulatnie tego przestrzegamy, żeby ich operacje biznesowe były prowadzone w sposób etyczny, zgodny z prawem i no, stwarzały po prostu szansę, żeby to byli pozytywni, etyczni partnerzy. No, myślę, że możemy oczywiście tutaj wprowadzać kolejne punkty na liście do audytowania, ale tak to jest rzecz, która nam bardzo też leży na sercu, żeby też mieć poczucie, że tworzymy bardzo taki pozytywny ekosystem, taki etyczny ekosystem. Czy w tym kodeksie wchodzą w grę umowy o pracę dla kurierów? Magda, możesz mi pomóc? Magda jest osobą, która po naszej stronie audytuje to. Tak, ja osobiście, to znaczy tak, nasi dostawcy najwięksi mają obowiązek podpisania kodeksu, który opiera się na 10 zasadach Global Compact. Tam jest również kwestia standardów pracy, kwestia etyki, kwestia praw człowieka, kwestia środowiskowa, też bezpieczeństwa pracy, więc te wszystkie takie aspekty są zawarte. Natomiast pod tym względem jest to też, ponieważ oni też opisują, jakie mają, stosują polityki i my też w tym procesie analizy dostawców pytamy ich o to. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej wnikliwe sprawdzanie dostawców, jak się to dzieje na tych większych firmach i tak dalej, to jest to w naszych planach jak najbardziej. Mamy to wpisane w naszej strategii, o której Marta mówiła, ponieważ ona jest jeszcze dosyć młodą strategią, ale jak najbardziej będziemy też do tego dążyć. Ale chcę też powiedzieć, że to zwiększa presja również, jeśli chodzi o inne firmy, inne korporacje. Więc ten temat jak najbardziej również jest przez nas już zawarty w naszych działaniach i tam się pojawia oczywiście ten aspekt. Natomiast nie pytamy oczywiście, jaki jest wskaźnik tych umów, bo to nie jest zawarte, to nie jest kwestia naszych tych, ale pytamy o bezpieczeństwo pracy, o standardy, o zgodność z tymi postępowaniami i ten proces naszej weryfikacji będzie jeszcze bardziej wnikliwy i dokładny. Także tak, to jest dobry punkt, żeby dodać tę naszą listę pytań do naszych dostawców. Dzięki. To ostatnie pytanie. Bardziej taki szybki komentarz, bo uczestniczę też w warsztatach Allegro. Dziękuję za zaproszenie. Właściwie stocznie chyba bardziej powinienem podziękować. Chciałem powiedzieć o takich dwóch aspektach, które widzę i trochę brakującego na tej sali, czyli przede wszystkim samorząd, ale też drugiego brakującego. I też jest symptomatyczne, że właściwie ten raport, mam nadzieję, że też uczestniczyli w tym tacy ludzie jak inżynierowie transportu i logistycy, bo rola ruchów miejskich jest ważna, taka popychania i punktowania. Ale powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę to miasto decyduje, kto i w jakim zakresie przemieszcza się drogami, jaki ma dostęp i tutaj są różnego rodzaju rozwiązania, które też potrafią, jak powiedzieć, pokierować logistykę w taki czy inny sposób, chociażby strefy ograniczenia dostępu transportu, zasady rozładunku, egzekucja właśnie miejsc, na których można zatrzymać się bądź nie, wyznaczanie ich, wsparcie infrastruktury. Te całe działania, które mieliśmy w Gdyni, były przygotowane przez inżynierów miejskich, którzy po prostu opracowali, testowali, ale też współpracowali. Dlatego rola takich operatorów jest kluczowa, no bo jest ten know-how, to jest ten partner, który przychodzi z drugiej strony stołu i mówi: słuchajcie, jesteśmy w stanie zrobić tak, 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 a tutaj to po prostu zgrzytacie, więc to jest jedna sprawa. A druga jest faktycznie taka, że rola publiczna jednak jest bardzo ważna, bo tych operatorów i graczy jest wiele. Oni też ze sobą rywalizują.
Wiemy, że Amazon tutaj gdzieś ostrzy sobie zęby nasz rynek, właśnie jest Orlen, który zaczyna działać. Wiemy też, że są silne presje takie lobbystyczne, bo nie wiem, czy wiecie, ale też no, istotną zmianą było w ogóle wyłączenie paczkomatów z systemu nie tylko planowania, ale właściwie takiego nadzoru administracyjno-budowlanego. Można je stawiać praktycznie bez wymagania pozwolenia na budowę, a wiadomo, że przy pozwoleniu na budowę można na przykład określić wymagania dotyczące możliwości dostępu do infrastruktury drogowej, zobowiązań wobec inwestora, na przykład poprawy infrastruktury drogowej. No i to są takie rzeczy, że to jest bardzo taki skompaktowany, wielowymiarowy element, który można rozpatrywać, jeśli faktycznie wchodzimy w to, że wszyscy siadają przy jednym stole i zaczynają wspólnie działać. Tak, ja jeżeli mogę tylko króciutko odpowiedzieć, też odnieść się do tego, co powiedziałeś. Na pewno problemem związanym z ponownym włączeniem tak, automatów do prawa budowlanego na pewno jest przewlekłość tych procesów decyzyjnych. I tutaj naprawdę uwierzcie mi, że to mogłoby po prostu w ogóle storpedować cały pomysł. Ja myślę, że po prostu wierzę w taką samoregulację jednak firm. Stworzenie kodeksu dobrych praktyk i może pokazywania, stworzenia pewnej presji, tak, że podnosimy te standardy, no bo jednak coś nie zadzieje od razu, ale róbmy to, bo myślę, że jakby ponownie uregulowanie tego na sztywno tylko rozbije cały ten rynek. Natomiast co chciałam powiedzieć, z mojej perspektywy, tak od kuchni mogę się podzielić, to co widzimy też rozmawiając z samorządami, z poszczególnymi biurami, to jest ta rozproszona odpowiedzialność, to znaczy naprawdę to jest droga przez mękę, żeby dojść do tego, jaka jest tak naprawdę właśnie polityka miasta, bo okazuje się, że polityka Związku Transportu, Zarządu Transportu Miejskiego, czy ZGM-u, czy w ogóle Zarządu Zieleni, czy no tutaj po prostu jest bardzo dużo podmiotów decyzyjnych i każdy z nich jest państwem w państwie i rzeczywiście tutaj nie ma jakiejś jednej spójnego kierunku, więc nawet dla takiego biznesu jak nasz, prowadzenie rozmów jest bardzo trudne. To znaczy trudne nie w tym sensie, że nie czujemy chęci dialogu, tylko po prostu nawet skoordynowanie tych wszystkich spotkań. To jest bardzo czasochłonne i wymaga takiego no, jazdy figurowej na lodzie, tak, żeby tutaj po prostu taką nawigację pomiędzy tymi wszystkimi urzędami odnaleźć i rzeczywiście gdzieś znaleźć taką wspólną narrację dla nich. Bardzo trudne. Więc. Ja tylko jednym zdaniem i poproszę o ostatnie zdanie jeszcze Iwonę, bo w naszym raporcie to naszą propozycją na automaty przesyłkowe było tak zwane automaty współdzielone, to znaczy jeśli możemy dzielić przystanki, jeśli możemy dzielić stacje rowerów miejskich, jeśli możemy dzielić, nie wiem, teraz oczywiście brakuje mi trzeciego przykładu, to miasto mogłoby też właśnie w tych standardach wyznaczyć i albo mieć partnera prywatnego, albo samo zorganizować takie punkty, żeby po prostu takiej mnogości nie było tych automatów paczkowych, które też właśnie, no jakby wydaje mi się, że każda nowa lokalizacja to teraz już, to już nie jest tak, jak powstawały pierwsze automaty impostu. Myślę, że to jest po prostu walka na rynku o lokalizację, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, będziemy kończyć. Przepraszam za przedłużenie. Zapytam tylko Iwonę na koniec, czy twoim zdaniem da się połączyć promocję aktywnej mobilności z zagadnieniami logistyki miejskiej i tym byśmy skończyli. Dzięki. Znaczy słuchajcie, bardzo szybko, bo już jesteśmy po czasie. Znaczy da się. Ja myślę, że te przykłady tutaj padały, chociażby w postaci rowerów cargo, tak, które są świetnym pomysłem. Tutaj Anna wspominała spółdzielnie, jakby to są super przyszłościowe kierunki. Natomiast mi się wydaje, że w ogóle jakby nie padło tutaj zagadnienie w ogóle ograniczenia emisji z transportu, których częścią jest miejska logistyka, ale jakby to nie jest wszystko. I tutaj jakby jest gigantyczna właśnie rola do odegrania zarówno władz samorządowych, władz wojewódzkich, jak i też rządowych de facto. I myślę tutaj o strefach czystego transportu, tak, czy o strefach ograniczonej emisji z transportu, bo wiele miast na świecie, chociażby Londyn, tak, zaczynały wprowadzać te strefy, zaczynając nie od samochodów prywatnych, ale właśnie od dostawczaków, od ciężarówek, jakby wprowadzając standardy emisyjności dla tych dużych pojazdów. Tak? My w Polsce mamy ustawę elektromobilności, która dopuszcza wprowadzenie stref, ale te przepisy do tej pory były super restrykcyjne i ograniczały w zasadzie wjazd tylko dla elektryków, co jakby no, przy nasyceniu, nienasyceniu naszego rynku jest wiadomo fikcją. W związku z czym no tutaj wydaje się, że to rozwiązanie, czyli wprowadzanie lezu, wprowadzenie stref czystego transportu, ograniczonego transportu, no jest po prostu właściwym kierunkiem. I oczywiście należy tworzyć zachęty dla drobnych przedsiębiorców do zakupu tych pojazdów. I tutaj jakby rola na przykład takich firm jak Allegro, ona tutaj jest istotna, ale
jakby wy jesteście firmą, która, jak rozumiem, ma takie nastawienie właśnie bardziej zrównoważone, no ale nie wszystkie firmy też tak działają i też zakładam, że nie, to jakby to się nie stanie od tak, że wy będziecie mieć całą elektryczną flotę na przykład, tak, czy rowery cargo, więc no tutaj po prostu musi być też jakiś kij w postaci tych odpowiednich polityk, tak, które po prostu uniemożliwią wjazd tych najbardziej zanieczyszczających pojazdów, jednocześnie tworząc zachęty zarówno dla zakupu pojazdów elektrycznych, jak i chociażby rowerów cargo, tak, żeby nawiązać właśnie do aktywnej mobilności, więc no to tak tytułem uzupełnienia. Dzięki. Dobrze. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. Ja dziękuję Joannie, dziękuję Iwonie, dziękuję Marcie, dziękuję Przemkowi i bardzo dziękuję ja również Państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.